więc na to wychodzi, że współczesne karty sieciowe można połączyć po prostu na pałę w jedno i one powinny być w stanie ze sobą się dogadać. Prawdę mówiąc, wątpię, czy to jeszcze działa, bo chyba nikt tak nie używa kart sieciowych, więc pewnie w praktyce nic z tego. Ale gdzieś to przepadło w czeluściach, ale teoretycznie zgodnie ze standardem to powinno działać. Czyli nawet jednogigowe karty można zrobić pająka w powietrzu i one powinny jakoś ze sobą współpracować, powinny wykrywać te kolizje. No ale we współczesnym sprzęcie mamy zawsze połączenie ze switchem, który to ogarnia w sposób bardziej sensowny. Łącząc po prostu poszczególne komputery ze sobą wprost. Tak i te wszystkie network interface connector używały tego PHI, a one używają do dzisiaj interfejsu Media Independent Interface. Idea była taka, żeby można było do karty sieciowej podpinać różne fizyczne interfejsy, czyli być może światłowód, być może skrętkę. No i gdzieś w internecie dokopałem się do zdjęcia jakiegoś, który taką przejściówkę na Ethernet podpina, więc nie zaglądałem nigdy do Diablo, ale podejrzewałbym, że może Diablo ma takie rozwiązanie, że można mu wypiąć po prostu samą wtyczkę ethernetową i wpiąć coś innego. A te Media Independent Interface to było nic innego jak tak naprawdę clock plus cztery bity danych, czyli cztery linie danych, czyli taki czterokrotny SPI, bym powiedział. Po prostu SPI z czterema liniami danych, żeby to przyspieszyć. No i w przypadku Ethernetu 100 megabitów na sekundę, to wtedy miały one 25 megaherców częstotliwości clocka. Czyli nie tak wiele. To jest coś, co da się już teraz, myślę, omielić z standardowym prockiem, który mamy na biurku do robota. Co z ciekawostek, to mogę od razu podrzucić, że to te PHY to się standardowo stosuje właśnie jak chcesz podłączyć Ethernet'a do procka jakiegoś, nie, mikrokontrolera. No tak, bo to załatwi ten... Tak, no ale jakby czas poszedł trochę do przodu i w przypadku już szybszych połączeń stosuje się złącza SFP i FSP+, czyli Small Form Factor Pluggable Transceiver, czyli karty sieciowe, i to naprawdę tak jest, że mają one takie wsuwane sloty i dopiero do nich wsuwamy konkretne takie małe moduliki. Idea to być ze sobą, ale z jakiegoś powodu, prawdę mówiąc, nie wiem dlaczego, więc jak ktoś by może wiedział, to trochę nie bym się tego dowiedział, dlaczego one nie są do końca ze sobą wymienne, bo no, generalnie zasada jest taka, że tej samej firmy, co karta sieciowa, należy stosować te moduły. I tutaj są trzy rodzaje. Światłowód jest takim podstawowym typem, no ale te moduły są stosunkowo drogie. Można przejść na skrętkę sieciową, ale musi być to skrętka wyższej jakości, 6E, która jest dużo, dużo droższa niż standardowa. Dlatego na krótkie odległości najtańszym rozwiązaniem jest użycie po prostu kabla, który ma już z obu stron konektor FSP i pomiędzy jest kabel koncentryczny. One chyba są tylko do 5 metrów, no ale to jest na pewno najtańsze rozwiązanie. Na dłuższy dystans wtedy światłowód, a skrętka, no nie wiem, chyba jak ktoś chciał po prostu zaszyć jakieś kable, które byłyby wstecznie kompatybilne, to ma taką możliwość. Ale generalnie raczej najpopularniejszy jest światłowód i koncentryczny przewód. Mam pytanie. To, co pokazałeś, właśnie to karta sieciowa, to jest jakaś egzotyka, czy to jest jakiś specjalny zastosowań, czy to jest raczej desktopowe rozwiązanie po prostu nowej generacji?
One do niedawna istniały tylko w wersjach takich mocno serwerowych, ale ostatnio pojawiły się jakieś chipsety, które są dużo, dużo tańsze i można już to kupić za kilkaset złotych i jak ktoś chce, to tak za około 1000 złotych można sobie jakąś tam sieć lokalną postawić w domu. Więc te ceny mocno spadły, bo to kiedyś były dziesiątki tysięcy złotych w zasadzie zastosowania czysto serwerowe, a teraz to nie jest egzotyka. Tych kart nie ma tak dużo. Jak się generalnie przegląda źródła kernela, to jakby chipsetów, które są wspierane, jest tak naprawdę kilka. Większość od Intela. I te od Intela nadal kosztują krocie. Głównie dlatego, że tam właśnie jest mnóstwo hardware'owych trików i akceleratorów, które mają za wszelką cenę pomóc z radzeniem sobie z tymi obciążeniami. To jeszcze mam jedno pytanie, bo jaki jest taki standardowy use case tego, że chciałbyś mieć maszynę, w której chciałbyś mieć, nie wiem, właśnie wymienne sloty, że nie wiem, przychodzisz, podpinasz światłowód, a za, nie wiem, za tydzień albo za miesiąc stwierdzasz, że no to jednak skrętka, bo w drugą stronę. Jaki jest use case tego, nie? Nie wiem, czy jakiś upgrade technologiczny, czy co? Nie wiem, tu chyba bardziej use case jest taki, że dzięki temu producenci mogli produkować jeden typ karty sieciowej i potem dać ludziom, macie tu różne końcówki. To bardziej chyba na tej zasadzie. Nie po to, żeby end user co chwilę zmieniał sobie te końcówki. Tak mi się wydaje. Po prostu oszczędność I już się pojawiają takie karty sieciowe, które są tylko czysto na skrętce kategorii 6. Już nie ma całego SFP. A poza tym chyba w przypadku światłowodowych one się czasami psują. To nie jest coś bardzo trwałego, więc i są też stosunkowo drogie, więc być może chcesz po prostu wymienić sam moduł z laserem bez wymiany całej karty sieciowej, która też potrafiła przynajmniej jakiś czas temu kosztować kilka ładnych tysięcy złotych. Okej, to czy to cię satysfakcjonuje ta odpowiedź? Tak, tak. Znaczy dalej jakby sobie myślę, że wiesz, jakby odpowiedź była taka, że celem jest minimalizacja kosztów produkcji, tak? I to ma sens, no tak, jak najbardziej. Z drugiej strony mówisz, że jest to bardzo drogie. Czy po prostu drogie są tylko te moduły światłowodowe, a cała reszta jest tania? Bo jakby karta sieciowa do kompa, to nie jest jakaś taka zwykła karta, wiesz, na skrętkę, tak? No to nie jest jakiś wydatek tysięcy, tylko tam chyba nie wiem, no to kosztuje no jest 5 dych albo za 100. No ale jeszcze powiedzmy 3 lata temu, ale ja tu mówię o tych 10-gigabitowych, nie? Okej, okay, dobra. Tamte dobra. SFP stało się standardem. Dobra, rozumiem. To są po prostu nie takie tak, to są to domowe do oglądania YouTube'a, tylko do jakiejś. Tak, tam, ale no już powoli. Już powoli też wchodzi w taki segment domowy, że jak ktoś bardzo chce, bo nie wiem, bo ma swojego NASa i chce mieć szybkie połączenie do swojego NASa z wielu komputerów, to da się już w to zainwestować też na poziomie domowym. Ja z tego korzystałem w pracy po to, żeby przesyłać wideo. Dobra, rozumiem. Nieskompresowane wideo po prostu zamiast HDMI tak naprawdę, bo to już jest wystarczająco szybkie, że 720p można przepchać w sposób nieskompresowany tym. I jest to, wydaje mi się, łatwiejsze, jeżeli się robi jakiś customowy hardware, niż na pewno no, implementowanie HDMI. Dobra, rozumiem. Czyli po prostu, żeby nie produkować 3 różnych kart, tylko produkujesz ten sam hardware bazowy, a tylko te wtyczki śmieszne, może zewnętrzne. Tak, dobra. Tak. To czaję. Dzięki. Dobrze, więc następną warstwą, tak, taką, z którą już trochę bardziej zajmuje się software, jest warstwa połączenia danych. Najczęściej słyszałem określenie warstwa MAC albo layer drugi. I tutaj bym to porównał na tym poziomie, że to jest praktycznie trochę jak UART, tak, albo SPI z punktu widzenia mikroprocesora i dopiero tutaj zaczynają się jakieś standardy, w jaki sposób te dane
uporządkować, jak będą wyglądały ramki. I każda ramka zaczyna się od preambuły, to jest 8 bajtów z jedynek i zer na przemian. Potem 1 bajt końca preambuły, to jest jakaś specjalna wartość też jedynek i zer, ale coś tam jest poprzestawione. Potem adresy MAC urządzenia końcowego i źródła. Typ ramki, czy to będzie ramka IP, czy może coś, jakaś egzotyka, czy w zasadzie to z mojego doświadczenia wynika, że tam jest zawsze IP albo egzotyka. Czyli ktoś sobie coś wymyślił i tak sobie przesyła. I suma kontrolna na samym końcu. I koniec ramki, czyli w zasadzie nie wiem, jak to jest w przypadku wszystkich standardów, ale w przypadku 10 megabitów na sekundę to była po prostu cisza na linii przez jakiś czas. I na tym po adresie MAC mogą się komunikować tylko takie urządzenia naprawdę w sieci lokalnej. Czyli kiedy podpinamy komputer do switcha, to wtedy ten komputer szuka protokołem ARP innego komputera, który tu jest, i one się tak wyszukują. W zasadzie pierwszy podpięty pełni troszeczkę funkcję serwera i informuje kolejne o tym, kto się podpiął. No właśnie. Generalnie jakoś to zawsze umknęło, że istnieje taka opcja, żeby podpiąć to do mikroplocka. I jak sprawdziłem, nawet Discovery F4, które mam w szufladzie, wspiera ten protokół MMI i wystarczy tak naprawdę podpiąć do tego chipset, który zakoduje to na Manchester i po prostu wtyczkę z gniazdem magnetycznym i można wysyłać dane do komputera. Oczywiście trzeba jeszcze ubrać w taki format, że tam musi być najpierw preambuła, a potem źródło i adres docelowy, ale generalnie taką ramką powinno dać się już odebrać jakieś dane z mikrokontrolera, więc wydaje mi się to całkiem ciekawą alternatywą zamiast jakiegoś UART-u do debugowania albo do przesyłania dużych ilości z Discoverki, która zrobiła jakieś pomiary, bo jakby tanim sposobem i stosunkowo łatwym da się tu osiągnąć te prędkości rzędu 100 megabitów na sekundę. Co nie jest takie proste, żeby w jakiś inny sposób to wepchnąć do komputera. No być może USB, ale tu się trzeba mocno chyba napracować, nie mam doświadczenia. To wydaje się być dość prostą opcją. Powyżej mamy już pakiety i tutaj pojawiają się adresy IP, czyli Internet Protocol. I to jakby cały stos Ethernetowy przypomina troszeczkę taką matrioszkę, czyli w tym payloadzie, co był w poprzedniej warstwie, będziemy zawierać adresy IP, czyli każda ramka będzie miała najpierw te adresy MAC, one będą latały po sieci lokalnej. Adresy IP są takie już trochę bardziej abstrakcyjne, to są numerki, które sami przypisujemy do swoich komputerów, albo ewentualnie serwer DHCP nam je przypisuje, ale chodzi o to, że to już nie jest powiązane ze ścisłym hardwarem, bo adres MAC jest zawsze przypisany przez producenta i da się go zmienić, ale generalnie nie jest to proste i raczej się tego nie powinno robić. To o tyle ten adres my przypisujemy i mogą się znaleźć po drodze routery, czyli dopiero jakby od tego poziomu ten ruch sieciowy jest routowalny, czyli można go przepchnąć tak naprawdę przez cały internet. Wcześniej jest to niemożliwe, po prostu router nie odbierze tego i nie przepcha gdzieś dalej. Ten ruch się staje routowalny. A takie szybkie pytanie, to jakby na tym niższym poziomie mamy destination MAC adres, załóżmy, jeśli mamy tak. Jak... Destination MAC adres jest adresem MAC routera, czy tak. Adresem... Aha. Tak, tak.
adres MAC routera i on dopiero to przepcha dalej gdzieś do świata, do innego. To jest tak jakby, o tutaj mam, jakby one taką, jeżeli chcemy skomunikować ten komputer z tym komputerem, to tak naprawdę poleci pakiet z tego komputera, z adresem MAC tego routera, switch to przeprowadzi tędy, tak? I dopiero po adresie IP te routery ze sobą się dogadają, że okej, to musi teraz pójść do tego routera i tu znowu ta transmisja będzie na poziomie adresu MAC i aż tak tutaj do tej sieci lokalnej. Tak. Następna warstwa to warstwa transportowa. I tutaj najpopularniejsze są, oczywiście jest ich trochę więcej, ale to są takie, którego korzysta, wydaje mi się, 90% internetu i 90% zastosowań internetowych to będzie UDP i TCP. UDP to znowu po prostu dodanie kolejnych pól w tej matrioszce. I to sprowadza się do dodania tylko portu, czyli coś, co pewnie część z Was zna. Jak otwieramy jakiś serwis na komputerze, nie wiem, serwer HTTP, to on ma port i to jest ten port. To jest czysto abstrakcyjne pojęcie, które zostało stworzone na tej warstwie. TCP też to ma. Ale TCP oprócz tego zapewnia jeszcze protokół retransmisji, czyli jeżeli checksuma się nie zgadza albo pakiet nie dojdzie w określonym czasie, ten protokół określa zasady, jak to rozegrać, jak doprowadzić do sytuacji, że ten pakiet na pewno dojdzie. No i mamy też potwierdzenia, czyli wysyłamy pakiet, dostajemy od serwera potwierdzenie, że on dotarł. Jeżeli nie dotarł, to po jakimś czasie nasz komputer ponawia tą transmisję. Tak długo, aż się nie uda, albo timeout, czyli zgłoszenie błędu sieci. Umożliwia też grupowanie pakietów, czyli możemy wysłać dużo większy pakiet, bo wcześniej, aż do łącznie z UDP, mogliśmy wysyłać tylko 1500 bajtów, ewentualnie jak nasz sprzęt na to pozwala, to tak zwane jumbo frames, czyli pakiety, które mogą mieć 9000 bajtów, ale w standardowym internecie na pewno jest to 1500 bajtów, to jest max. I no, jeżeli chcemy przesłać cokolwiek większego, to trzeba nadać podzielić to na mniejsze paczki, nadać im jakieś ID i potem to poskładać z powrotem do kupy. No i im większe paczki, tym jeżeli taka paczka się zgubi, tym większa strata. No ale z drugiej strony, jak podzielimy to na większą ilość paczek, to wtedy mamy dużo większy narzut na całą komunikację, no bo musimy dodać te wszystkie headery. No właśnie, i te wszystkie cztery warstwy, to jest taka troszeczkę matrioszka, część z tych rzeczy jest wymienna, ale nie wszystkie. Okej, to teraz pokażę, jak wygląda kernelowe API do tego, żeby skorzystać z pakietu i wysłać wiadomość TCP. No tak naprawdę ten kod jest bez obsługi błędów, więc właśnie to nie jest aż tak mało kodu w praktyce, ale nie dużo więcej. W zasadzie jest Pythonowa biblioteka, która to wrapuje i to wygląda tam wtedy bardzo, bardzo podobnie, bo obsługa błędów jest załatwiona wyjątkami. Czyli podajemy typ soketu, to jeszcze zaraz o nich opowiem, jakie są i do czego służą. W zasadzie to jest domena, czyli w tym przypadku internet z IP w wersji czwartej. I SockStream, czyli to jest TCP. Podajemy numer portu i przypisujemy do danego soketa właśnie taki adres i możemy na nim słuchać. A najpierw zaakceptować otwarcie sesji. To jest tylko dla TCP. Dla UDP po prostu dostajemy jakieś paczki
nie ma mechanizmu akceptacji i nasłuchiwania. Klient wygląda również bardzo prosto. Po prostu otwieramy takiego soketa, podłączamy adres i możemy czytać z niego adresy. Natomiast w tym przypadku to jest blokujące podejście. Da się troszeczkę tam to skomplikować i mieć nieblokujące podejście, no ale to wtedy trzeba jakoś sobie wątkowo poradzić z tym wszystkim. Tak, no i to jest cała lista różnych domen, w których socket w Linuxie może pracować. Najpopularniejszy jest AF-Inet V4, ale na przykład jest też tutaj CAN, a przynajmniej powinien być. Może to nie jest pełna lista, ale między innymi jest też Bluetooth, więc wszystko jest zorganizowane na bardzo podobnych abstrakcjach w kernelze. Oprócz tego bardzo ciekawy jest AF Packet, który pozwala właśnie na czytanie, chyba jako jedyny stąd pozwala czytać z karty sieciowej na layerze 2, czyli na data link. To są rodzaje socketów, jakie możemy otworzyć. SockStream to jest TCP, DGRAM to jest UDP, Sequence Packet, w sumie nie wiem nawet, czym to się różni od Stream. I RAW to pozwala czytać właśnie wszystkie pakiety, które dotarły do danej karty sieciowej albo do całego systemu operacyjnego. Żeby z tego korzystać, trzeba mieć uprawnienia roota, ale czasami nie ma wyjścia, jak się zaraz przekonamy. Okej, to teraz chciałbym przejść do problemów, jakie występują, kiedy chcemy przesyłać ponad 10 gigabitów na sekundę. Tak wygląda wykres prędkości procesorów w ostatnich latach. I o ile możemy założyć, że prawo Moore'a cały czas jest zachowane i ilość tranzystorów faktycznie się podwraca te 1,5, to już osiągi pojedynczego rdzenia się zatrzymały. Wynika to z tego, że nie jesteśmy już w stanie podnieść więcej częstotliwości pracy procesora, no i też wszystkie triki, które pozwalają wykonywać kilka instrukcji tak jakby naraz, też już się troszeczkę wyczerpały, zwłaszcza po Spectre i Meltdown, więc no właśnie. Stwarza to pewien problem, ponieważ sieci przyspieszają, tak? I jak chcemy z nich korzystać, to musimy czymś to obsłużyć. I generalnie 10 gigabitów na sekundę to jest już naprawdę szybko, ponieważ 1 kilobajt danych będziemy otrzymywać co 800 nanosekund średnio. Więc mając procesor nawet o taktowaniu 5 GHz, co nawet dzisiaj jest rzadko spotykane, to jeden cykl procesora będzie trwał 200 nanosekund. Można dojść do wniosku, że mamy mniej więcej 20 instrukcji na kilobajt tak naprawdę. I to już jest pełne wszystko, co musimy zrobić z tym, czyli prawdopodobnie skopiować gdzieś, przetworzyć. Średnio mamy 20 instrukcji na bajt, a 10 gigabitów na sekundę to nie jest największa prędkość, jaką dzisiaj dysponujemy. Można kupić karty o prędkości 100 gigabitów. No właśnie, tam już będziemy mieli średnio 2 instrukcje per byte. A w dodatku przełączanie kontekstu pomiędzy kernelem a user space'em zajmuje około 1 mikrosekundy, czyli no to już w ogóle psuje, czyli takie podejście, jak tutaj przedstawiłem, no w zasadzie jest nierealne, żeby obsłużyć to tak szybko, ponieważ 1 mikrosekundę będzie w ogóle za każdym razem read będzie musiał zjeść, bo musi przejść do kernela, poczekać na te dane, albo może niekoniecznie,
poczekać, bo może one już tam są, ale niemniej trzeba przejść przez tą barierę i przełączanie tego kontekstu jest bardzo drogie, głównie ze względu na mechanizmy, które zabezpieczają kernel przed dostępem do nienależnego adresu pamięci. Więc jakie są rozwiązania? Jeżeli da się rozłożyć takie obciążenie na kilka procesorów, to jest najlepsze rozwiązanie. W zasadzie cały kernel Linuxa na tym głównie się skupia, czyli żeby w jak najbardziej sensowny sposób rozłożyć całe obciążenie na dużą ilość procesów naraz. I nadal zrobić to na tyle sensownie, żeby te dane dotarły do takiego procesu, który jest w stanie coś z nimi zrobić. Przy czym nadal trzeba zachować jakiś trade-off pomiędzy wielkością buforów, no bo im większe zrobimy bufory, tym łatwiej wtedy nad tym się wszystkim, łatwiej nad tym wszystkim zapanować, ponieważ nie mamy tego problemu z przechodzeniem pomiędzy kernelem a user space'em tak często. Ale jeżeli powiększymy bardzo bufory, to wtedy strasznie się zwiększa, zwiększają się dużo wszystkie opóźnienia w systemie. Więc jeżeli pracujemy z jakimś systemem, który nie wiem, jest real-time'owy albo przepycha na przykład dźwięk albo wideo w trakcie, w sensie online, no to często nie możemy sobie na to pozwolić. Być może da się wtedy taki problem podzielić na jakieś kilka mniejszych problemów, no ale generalnie streamowanie wideo na przykład jest dość trudnym problemem i w sumie nawet nie wiem, jak takie platformy jak Netflix radzą sobie z tym. Wsparcie sprzętowe. No właśnie, dlatego te karty sieciowe z prędkościami 10 gigabitów i więcej były na początku bardzo drogie, ponieważ mnóstwo rzeczy na pokładzie było zaimplementowane, żeby jakoś poradzić sobie z tym obciążeniem. Na przykład triki typu pełna sprzętowa obsługa TCP, czyli te wszystkie wiadomości związane z tym, że jakaś paczka nie dotarła i tak dalej, odbudowywanie całych paczek, to wszystko może odbywać się sprzętowo i w tych najlepszych kartach sieciowych odbywa się. No co mocno odciąża też procesor. To, z czego ja ostatnio korzystałem, to jest współdzielona pamięć z kernelem. Co prawda moje rozwiązanie było dość niestandardowe, ponieważ mogłem sobie na to pozwolić. Paczki danych były ogromne i w zasadzie opóźnienie nie miało większego znaczenia. Tak długo, jak uda mi się w ciągu sekundy przepchać, w ciągu sekundy nadążyć za wymaganym throughputem. No niestety tu działa tylko layer drugi, czyli jeżeli chciałbym w ten sposób obsłużyć ruch TCP, trzeba by było w jakiś sposób samemu to przepracować. Są jakieś alternatywne implementacje TCP, no ale niemniej jest to już trudna rzecz do zrobienia samemu, zwłaszcza żeby jeszcze to było bardzo szybkie. No i nawet jeżeli skorzystamy z tego rozwiązania, to nadal nie możemy współdzielić tych danych pomiędzy różnymi procesami, więc zostajemy na tym samym procesie. Trzeba jakoś to rozdysponować samemu pomiędzy wątkami, czyli troszeczkę powtórzyć całą pracę, jaką stos Linuxowy za nas czasami potrafi wykonać. No, z tych wszystkich problemów ostatnio pojawiły się takie rozwiązania, jak w ogóle alternatywne stosy sieciowe, czyli że w zasadzie wyrzucamy sterownik karty sieciowej z kernela i wgrywamy coś zupełnie alternatywnego, co w zasadzie mapuje
kartę sieciową do user space'a. Mamy po prostu do niej bezpośredni dostęp z user space'a. To oczywiście jest dużo mniej bezpieczne. Trzeba o bezpieczeństwo w wielu aspektach zadbać samemu. Poza tym, jako że jest to przystosowane do pracy z tak dużymi obciążeniami, to nawet nie wykorzystuje żadnych przerwań, tylko w pętli nieskończonej cały czas robi polling na jakimś rejestrze z karty sieciowej, który informuje o tym, czy są nowe dane, więc nasz procesor wtedy pracuje cały czas na 100% swoich możliwości, no ale pozwala to mocno zredukować opóźnienia w takim systemie i wykorzystać faktycznie coraz szybszy Ethernet. I firma SolarFlame również dostarcza tego typu rozwiązania, ale razem ze swoimi kartami sieciowymi. Tutaj nie wiem, nie korzystałem, nie robiłem, ale wiem, że istnieją i przy takich zastosowaniach też są bardzo popularni, bo właśnie oferują dużo, dużo dobrego oprogramowania, które w zasadzie oni chyba wszystkie swoje rozwiązania mają open source'owe, ale działają tylko na ich, albo mają oficjalne wsparcie tylko na ich sprzęcie. Okej, no i standardowa Balbinka. Dziękuję za uwagę.